Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, administracja Bidena chce się wziąć za chałtury, za zlecone, za pracę na kontrakty, no ale to chyba nie pomoże Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach, filmików, które z reguły są zdemonetyzowane. No, chałtury, zlecone kontrakty, no to jest praca taka, gdzie nie trzeba pracować od 9 do 5, czy od 6 do 3, czy odbijać karty. No, jest to praca, która w zasadzie wymaga umowy pomiędzy dwoma stronami. Jedna strona się spodziewa, że coś będzie zrobione, druga strona no i płaci, druga musi to wykonać, no i wszyscy są zadowoleni. No z reguły stawki jakieś tam godzinowe, stawki za wykonanie są większe niż normalnie, no bo nie ma tych godzin. Także to się dużo ludzi lubi pracować na kontrakty, bo no ma więcej pieniędzy, jeżeli pracuje powiedzmy tam 40 godzin tygodniowo, no to zarobi więcej niż ktoś, kto odbija kartę od rana do wieczora, no ale bardzo często musi płacić ubezpieczenie, musi płacić samemu podatki, nie są potrącane i tak dalej, i tak dalej. Także to są plusy i minusy, jak ze wszystkim. No ale teraz w Ameryce komuniści, no to krzyczą o paru takich idiotycznych rzeczach. Mówią, że musi być stawka życiowa, no to znaczy dużo komunistów i mówi, że ktokolwiek pracuje, no to ta płaca musi mu wystarczyć na to, żeby utrzymać siebie, żonę i dwoje dzieci, czy sprząta gdzieś tam na ulicy, czy cokolwiek robi, no to jakakolwiek najmniej płatna praca musi być, pozwolić na życie i nie tylko na życie, ale na godne życie. No bardzo często też walczą z tym, żeby była jakaś tam stawka minimalna, no ale ta stawka minimalna, no co ona powoduje? Powoduje, że bardzo często, jeżeli jest podnoszona stawka minimalna, no to ludzie, którzy przychodzili do pracy, bo nigdzie nie mogli znaleźć tej pracy, no bo nie mieli wykształcenia, nie mieli zdolności, dostawali tą pracę, wykonywali ją tak, jak wykonywali. No i wszyscy byli zadowoleni. Ten który nigdzie roboty by nie dostał, no to dostanie. No i później przychodzą zmiany, to co się dzieje? No to jeżeli nadchodzą zmiany i płacą więcej, no to przychodzą inni z większymi zdolnościami i ten, który nigdy pracy by nie miał, już nie będzie miał i przychodzi ktoś lepszy, tak, także są dużo straty. No i później właściciel jakiejś, szczególnie tam restauracji, jakichś małych biznesów, co robi? No musi płacić więcej, no to nie chce podnosić swojej ceny za swoje wyroby, no bo te wyroby to będzie mniej sprzedaży i to wszystko się zazębia, no to wtedy zwalnia tam powiedzmy 10% czy 20%, dodaje powiedzmy 5% pozostałym pracownikom, no i oni pracują więcej, no ale dwie osoby zostały zwolnione, tak? Także to te wszystkie takie komunistyczne myślenie, no to jest dosyć idiotyczne. No od czego to tak zaczęło? No zaczęło się od tego Ubera. Uber no to jest w zasadzie aplikacja internetowa, która synchronizuje zapotrzebowanie pasażerów z możliwościami kierowców, którzy jeżdżą swoimi samochodami. W Ameryce no to była taka głupia sytuacja z medalionami taksówkowymi. Medaliony no to jakie widzicie na taksówkach w Nowym Jorku, no to z tyłu jest jakiś taki numer tam 500, 900, 10 tysięcy, no nie wiem ile tam w Nowym Jorku jest tych taksówek, no ale w tym pewnym momencie te taksówki, no te numery, bo to idzie się do ratusza, no i tam się, znaczy, no kiedyś, no to szło się do ratusza, dostawało się licencję, no i była jakaś tam ograniczona liczba tych licencji, powiedzmy 10 tysięcy w tym Nowym Jorku, no to tam w latach 1920, 30, 40 ratusz wydawał te licencje, no a później jak już wszyscy wybrali te licencje, no to ludzie zaczęli sprzedawać je pomiędzy sobą. No jak jeździły te taksówki, no to
no to cena tego prawa do założenia czy postawienia samochodu na taksówkę było bardzo ograniczone do tych powiedzmy 10 tysięcy. No i w pewnym momencie to prawo do postawienia taksówki kosztowało tam 400 czy 500 tysięcy. No i zawsze brakowało taksówek. No, w Polsce no to ludzie jeździli na tak zwanego łebka. No to tak w latach 60-tych, 70-tych, no to było bardzo, 80-tych nawet było popularne, że ludzie, którzy mieli samochody, podjeżdżali na te postoje taksówkowe. No i ludzie tam krzyczeli, mówili, dokąd chcą jechać. No jak ktoś wracał z jakiegoś miejsca, no to brał i przy okazji zawoził. Niektórzy traktowali to jako po prostu fuchę po godzinach i sobie tam dorabiali, zarabiali bez pozwolenia na taksówkę. No i ten Uber zrobił właśnie coś takiego. Brakowało w Ameryce tych medalionów, tych taksówek oficjalnych, no to zaczęli jeździć na łebka. W Ameryce no to mówią, że to jest gypsy cab, czyli taki cygańska taksówka. No i teraz to jest bardzo popularne, ogarnęło to cały świat. Wszyscy to traktują jako coś normalnego, no ale ludzie zaczynają narzekać. Dlaczego zaczynają narzekać? No w sumie z tym Uber, no to też jest dosyć dziwaczne, bo ludzie mają prywatne ubezpieczenie na takie niezawodowe, niekomercyjne. No i zarabiają i płacą tam ciężkie pieniądze za benzynę, za zużycie samochodu, jeżdżą po nocach, także bardzo często pracują tak samo ciężko jak ci taksówkarze, którzy tam kiedyś płacili, jak kupowali zezwolenie. No i teraz rząd amerykański się bierze za to, żeby ci kierowcy mogli żyć dostatnio. No ale to nie jest tylko Uber. No, Uber jest taki najbardziej popularny i wszyscy patrzą na to, ale administracja Bidena właśnie wydała wojnę na te hałtury zlecone i kontrakty, bo Ministerstwo Pracy, no to w zasadzie zamierza zmienić klasyfikację ludzi, którzy pracują powiedzmy na zlecone, niektórzy mówią na te śmieciówki, kontrakty, no i mają ich zamienić w pracowników. 20 milionów ludzi na dzień dzisiejszy w Ameryce pracuje na zlecone, no ale no to są to są nie tylko kierowcy, no to są ludzie, którzy piszą powiedzmy do gazet czy do internetu, ludzie, którzy często tam jeżdżą ciężarówkami czy właśnie tym Uberem, ludzie, którzy pracują w agencjach nieruchomości, fryzjerzy bardzo często w Ameryce, no to przychodzą, ktoś ma jakiś salon fryzjerski, no i człowiek przychodzi, mówi, będę kontraktorem, chcę powiedzmy wynająć fotel fryzjerski, no jak on przychodzi, no to tam ustala sobie godziny i tak dalej, i tak dalej. No i chcą 20 milionów, żeby to zmienić. Komuniści widzą to w dosyć dziwnym świetle, no bo każdy widzi, że taki kontraktor, niezależny człowiek, który pracuje tu i tam, no to ma takie godziny, które sam wybiera, ma totalną niezależność jako pracownik, no i może pracować dla paru kompanii niezależnie od nich wszystkich. No ale komuniści no to patrzą na to i mówią, że to jest jakiś bardziej taki ciężar i brzemię niż jakieś korzyści czy pożytek. Tłumaczą, że to nie może to tak być. No ale skąd to się bierze? No to się bierze z tego, że związki zawodowe w Ameryce są
80% związków zawodowych w Ameryce, no to jest, to są pracownicy federalni, federalni i stanowi, i oni są w związkach zawodowych, także pracują w ratuszu, pracują na uniwersytetach stanowych, to oni wszyscy są w związkach i oni negocjują swoje pensje. Na te pensje są płacone z podatków stanowych i federalnych. Tak, także, że cała ta sitwa, cała ta budżetówka, no to tylko patrzy na tym, jak się samemu ustawić. 20-30% społeczeństwa to patrzy się, jak się ustawić. No i teraz te związki zawodowe, najsilniejsze są związki zawodowe nauczycieli. Oni tam równo po linii partyjnej, komunistycznej głosują, no ale i się wściekają. Wściekają się, cała ta budżetówka się wścieka, że ludzie, że mogliby być w związkach, a nie są w związkach. No i ci ludzie, którzy robią te chałtury, no to nie są, nie ma tam czegoś takiego jak stawka minimalna, czy jakieś benefity lekarskie i tak dalej, no to jest po prostu wolni strzelcy i robią z kim i kiedy chcą. No i teraz związki zawodowe zmuszają komunistę Bidena, żeby wszystkich zarejestrował jako pracowników. Ustawa pracy, standardów pracy, no to określa, że pracownik, no to jest każda osoba, która jest zatrudniona przez pracodawcę. No dosyć szeroko to jest, to śmiesznie to wygląda. No ale Sąd Najwyższy od powojny, no to się w zasadzie patrzył na to, kto jest kontraktorem, a kto jest pracownikiem. No i w rzeczywistości ekonomicznej, no i w zasadzie instruował te mniejsze sądy i biznesy, żeby popatrzyli z różnych punktów widzenia, czy są pracownikami, czy kontraktorami. No i to jest najważniejsze, to jest to, ile pracodawca ma prawa do kontrolowania pracownika, w sensie jak praca ma być wykonana. Także jak ktoś pracuje od 8 do 5, no to wiadomo, po prostu jest tam wszystko uporządkowane. Czy jest tam możliwość pracownika, że może zarobić więcej albo może zarobić mniej w zależności od jego zdolności i wykształcenia. Do tego dochodzi, czy ten pracownik inwestuje w sprzęt, w jakieś narzędzia i tak dalej, czy nie musi inwestować. No, czy ten pracownik to jest długoterminowo, czy potrzebny, czy krótkoterminowo. Czy ten pracownik, no, to jest taką integralną częścią tego biznesu, czy w zasadzie tak tymczasowy i przypadkowy. No i to wygląda na to, że to trzeba naprawdę popatrzeć na te dwie strony. No i patrząc na Ubera, no to zdecydowanie, jeżeli ktoś pracuje używając swojego samochodu, no to nie, w zasadzie nie jest pracownikiem Ubera, no bo Uber nie daje tych narzędzi i to w sumie by było bardzo proste do zrozumienia. No czy kierowanie samochodem to są jakieś specjalne zdolności czy wykształcenie? No w zasadzie no to na dzień dzisiejszy to już raczej nie. Ciekawe jest, że te różne sądy federalne, no to różnie to wszystko interpretują i mówią, w których rejonach, no i to nie jest łatwe dla pracodawców. No te komputery, telefony, te smartfony, te mądre telefony doprowadziły do tego, że jest bardzo dużo najróżniejszych takich aplikacji. No i nawet dotyczy to ludzi, tak zwanych białych kołnierzyków, czyli wszyscy biurowi, którzy nie muszą tam w szmarach silników zmieniać, czy kopać łopatami.
czy jeździć tam fizycznie samochodem, no ale mogą się zajmować jakimś tam konsultowaniem, czy tłumaczeniem dokumentów, czy pisaniem jakiejś dokumentacji inżynieryjno-technicznej. Także, że no to są te prace na zlecone. Trump starał się to jakoś tam uporządkować, no i w zasadzie no to sądy były poinstruowane, żeby popatrzeć się, jak ten pracodawca, czy pracownik, czy kontraktor, jak on ma, czy ma jakąkolwiek kontrolę, czy możliwość dla zarobków. No i to właśnie to pokazuje, że ci niezależni kontraktorzy, no to mają wpływ na zmianę tych zarobków. No bo jeżeli ktoś więcej pracuje, no to zarobi więcej. Jeżeli mniej pracuje, no to zarobi mniej. Jak nie chce pracować, no to nie będzie pracował. W normalnej pracy, no to nie ma tak. Jak ktoś nie chce pracować, to go po prostu wywalą na twarz i to się kończy. No Biden, administracja Bidena chce to zamienić, tą chałturę zlecone i te śmieciowe i te kontrakty, na to, że pracownik czy pracownik jest ekonomicznie zależny od pracodawcy. Czyli w zasadzie teraz, jeżeli ktoś zacznie pracować dla Ubera, no i powie, że to jest jego jedna, jedyna praca, no to to administracja Bidena powie, że on jest pracownikiem Ubera. No i to wszystko zostanie, ma być zamienione dla pracowników, którzy będą dostawali ten pasek, na którym mogą sobie przeczytać, ile co gdzie zarobili, no albo otworzyć na internecie, żeby zobaczyć, ile zarobili tam w tygodniu i czy pracowali 40 godzin, czy pracowali tam 5 czy 10 godzin nadliczbowo i tak dalej, i tak dalej. No i to złamie, to załamie te wszystkie aplikacje taksówkowe. Giełda zareagowała dosyć ostro, no bo Uber na giełdzie spadł ponad 10%, a Lyft spadł ponad 12%. Tak? Także ludzie widzą, że jest jakiś taki zamach. Ta propozycja, no to jak dojdzie w skutku, no to pozamienia po prostu cały ten wolny rynek amerykański na następne rządowe ingerencje. No tak jak wspominałem, kierowcy, wolni dziennikarze, agenci nieruchomości, fryzjerzy, konsultanci, no i dużo takich właśnie ludzi, którzy pracuje, bo ma swoją wolność. Także administracja doprowadzi do tego, że po prostu zabije bardzo dużo miejsc pracy, albo zabije dużo miejsc, gdzie ludzie pracowali i zarabiali. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Nie dajcie się oszukać. Komuniści po prostu zrobili już bardzo dużo szkody. Także jeżeli mieszkacie w Ameryce, 8 listopada, w drugi wtorek, zawsze wybory w Ameryce są w drugi wtorek listopada, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, na Muhammeda Baracka Obamę, na Chińczyka Bidena. No widzicie, co komuniści zrobili, inflacja galopująca, problemy na Ukrainie, problemy były w Afganistanie. No wszystko wzrasta, ceny w sklepach, inflacja galopująca po prostu nieprawdopodobna. Także chyba widzicie, co się dzieje. Zdrowia dla normalnych.